Witajcie! Dzisiaj jeszcze raz muszę się zająć broną, bo to co się wczoraj działo, to po prostu miałem tego serdecznie dosyć. Co się natłukłem, zresztą widzieliście w filmie. I dzisiaj robię takie blokady tutaj, żeby te łańcuchy nie spadały mi z tego wreszcie. Tutaj spawam z tej strony na dole to samo. Zaraz odetnę tutaj ten drut, przełożę na tą stronę i pojedziemy ze spawaniem. Tak z całą broną zrobię, żeby mi to nie spadło. Jak będę potrzebował zdjąć bronę na przykład z tego, bo wymyślę sobie, że zrobię na powrót z tego kultywator, to po prostu odkręcę tutaj na śrubach, tam zdejmę z haków i będzie dobrze, także to wszystko na tyle, ale muszę to zrobić, bo naprawdę wczoraj to była bardzo, bardzo nierówna walka i po prostu więcej się naszarpałem tego niż zrobiłem tej roboty, także tyle na razie z tego, jedziemy z tym tematem tutaj. Tu mam z pracy jeszcze, wziąłem szlifierę. Zaokrągliłem, żeby się nie skaleczyć o to, ale jeszcze wiecie co, jeszcze to heftne od góry, tylko nie wziąłem maski i zrobię to po prostu w ten sposób, że odwrócę głowę, a wy też nie patrzcie. O, i tak powinno być. Myślę, że teraz już wystarczy, ale jeszcze z tej strony. O, jeszcze pukniemy młotkiem, zobaczymy. No, i teraz będzie dobrze. W sumie może nie trzeba z tej strony, ale po prostu już po wczorajszym dniu ten to chętnie całe zaspawał. Ale dobra, jedziemy dalej tak ze wszystkimi. Jak zaraz to zrobię, pokażę wam jak to wygląda. Tutaj to i jeszcze tutaj doheftujemy to, bo nie wiem, to żeby kamera i nie patrzę cię teraz. O, i teraz jest dobrze.
No i tyle. I mamy zrobione te wszystkie tutaj blokady z całego przodu. Teraz trzeba będzie poprawić tutaj tylko te rzeczy z tyłu. No i oczywiście jeszcze tutaj to urwane ucho przy okazji, a jeszcze do kompletu tu przyspawam jeszcze jeden taki hak z tej strony i tutaj z tej. I będzie już tak, żeby nie będą wskakiwały na siebie i będzie można normalnie robić. No, teraz słuchajcie, doczyścimy tutaj to. Tu sobie dogiąłem tak, trochę to słabo, ale jak to złapię odpowiednio, to będzie jakoś tak, myślę, że wystarczy. No, ten uchwyt już przyspawany, także zaraz założymy właściwy łańcuch, nie ten co tutaj jest, co go wczoraj zakładałem, tylko tutaj ten co go założyłem tam, przeskoczymy i zrobimy jak należy, ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, tutaj dospawam drugie ucho, jak mówiłem, i z tamtej strony jeszcze jedno. To już sobie przygotowałem pręta, zaraz go tu przyspawam i będzie ok. A tymczasem zanim go przyspawam, to trzeba oczyścić powierzchnię. W tych rękawiczkach to... O. No, powierzchnia oczyszczona, to można to złapać. O, teraz to tak złapiemy. Trzeba tylko odwrócić głowę, żeby sobie znowu oczu nie naświetlić. O, i teraz dookoła. Cholera, maski nie wziąłem, no. Znaczy wziąłem, ale baterii do niej nie mam. I takie spawanie z odwróconą głową, no. Chyba dobrze, co? Może jeszcze tu. O, no i git. Maszynerię wyłączymy. Teraz odetniemy tutaj to. I już jest, słuchajcie, jeszcze tylko opukamy, zobaczyć jak to wygląda. Nie no, najpiękniejszy to spaw nie jest, trzeba to poprawić. Bo zobaczcie, tu prawie nic i tu prawie nic, a to są ważne rzeczy, tego nie można sobie lekceważyć. Bo jak to urwie się na polu, to będzie dopiero afera.
Zobaczmy jeszcze teraz. Jeszcze troszkę. O, teraz. No, teraz to jest, kurczę blade, profesjonal. Jeszcze tu. O. No. I o to chodziło. Z tamtej strony też. No, tu już założone. Ten łańcuch jednak zostaje tutaj. Przyspawane jest to ucho, ale jako zapasowy łańcuch on sobie tu będzie zawsze wisiał. To zostaje na tym grubym. Dospawany ten kruciec, który mi brakował. Tutaj jeszcze dospawane to. W tym momencie one już fajne, równo stoją. Zaraz podniosę ciągnikiem, to wam pokażę. Ale tak, te wszystkie tutaj zaspawane uszy nie będą wylatywać. Ale jeszcze jedna rzecz, ponieważ to są ciężkie brony. Te C, powiedzmy. Później wam opowiem o C. Do tej zrywki, co kiedyś wam obiecałem. To po prostu pod wpływem ciężaru będzie się rozginać. Dlatego tu jeszcze przyspawam taki drut. Wzmocnię to w ten sposób i mówię, jeżeli będę chciał tą ramę wykorzystać jako kultywator, to po prostu zdejmę z haków, tam odkręcę ze śrub i mam praktycznie pola na miejscu. Tu się nie musi nic zmieniać, to już zostaje po prostu. No, jeżeli w razie czego będę chciał, odcinam fleksą i ten. A teraz jeszcze wam pokażę wobec tego, bo tu sąsiad sobie zrobił sam. I zaraz wam powiem cała historia od tego. Zrobił sobie C do zrywki, słuchajcie. To jest C. I teraz o co tu z tym chodzi? Tylko kiedyś takie rzeczy się kupowało. I chodzi o to, żeby tu w tym miejscu, wam pokażę. Tu w tym miejscu zakładamy linę. Przekręcamy ją, przerzucamy przez drzewo, przez pięć drzewa. I wtedy to jest tak. Tu wkładamy znowu linę i to się zaciska. Takie coś zdjąć i założyć to jest praktycznie 5 minut. W momencie, jak kupujemy szekle czy coś, to wtedy po prostu trzeba to odkręcać, skręcać, tam się śruba, gwint niszczy i tak dalej. To jest rewelacja i to jest C. Tylko, że to jest C własnej roboty. I sąsiad tak opowiadał całą historię tego, słuchajcie, to była taka rzecz, że któregoś dnia oglądał krzyżaków, słuchajcie, i tam było właśnie, jak ten wyginał podkowy tam, mówi, że to się nie daje do niczego. I wziął, słuchajcie, taki kawałek prętu do ręki i mówi, on to też wygnie. No i jak się zaparł, jak się wziął, słuchajcie, tak normalnie wygiął. I proszę bardzo, powiedziałem, że ten by mi takie też zrobił, także powiedział, że mi też zrobi, tylko trochę później, bo dzisiaj się nie czuję na siłach, ale powiedział, że też mi zrobi takie C. To jest C. Tak wygląda, do zrywki. Rewelacyjny sprzęt, to wam każę, nie pamiętajcie, zróbcie sobie to, to nie jest problem, musi być to tylko grube żelastwo, wtedy będzie wytrzymałe na lata. No to tyle, bo się tu śmieje. Ale dobrze, trzeba się pośmiać. Tymczasem, słuchaj, włączamy spawarę i złapiemy to. Bo to trzeba chycić, bo się samo nie chyci. O ty kurna. O ty kurde, se oczy naświetliłem. Dobra, teraz zdejmiemy to. Ale bida. Miało się trzymać. Dobra, jeszcze raz. Ja sobie kupiłem takie, kurde, w Niemczech. Chciałem się pochwalić, że mam. A to widzicie, bida. O. Teraz chyba widzicie wszystko, co? Mówcie coś do mnie, bo ja potem nie wiem. To do sąsiada tak krzyczy. Nie przejmujcie się. Jastrząb. No wiem, że jastrząb. O. To tylko tyle, żeby złapać. Sokół? Ja bym tu nie było.
To już jest za krótkie. Weźmiemy nową elektrodę. Na styk, kurde, widzisz, czasami się tak złapie i nie chce się. Dobrze. Teraz odetniemy. O, jest gitara. I o to chodziło. Dobra. No, to teraz następne. Tu widzicie, pospawane, mi się to nie rozlezie. I o to chodziło. No, słuchajcie. Trochę pospawane, trochę porobione. Odpalimy maszynę. Podnosimy, a bo to nie do końca podniesione. Czekajcie tylko, ja tu nie odpiąłem masy. Pyk. I podniesiemy bronę do góry. O. Czekajcie, bo to mnie ucieka, to trzeba. O, skręcić i wtedy jest dobrze. No i teraz zobaczmy, widzicie? To tak, żeby nie wyleciało. Z tamtej strony też. Tu widzicie, o, zaspawane jedno ucho. Tu zaspawane drugie. Zobaczcie, jaki klasa spaw, słuchajcie. To jest, kurczę, perfekcja. No i tutaj tego nie trzeba spawać, bo to jest tak gruby łańcuch, że on tutaj no nie wylezie stąd. Ale teraz tak wyglądają brony. Równiutko, prawie. Tutaj, słuchajcie, jest trochę niżej, dlatego że tu są dwie te szekle, widzicie? I one przez to są dłuższe. Tam jest od razu na śrubach. Natomiast nie mam tych śrub takich pełnych, z pełnym gwintem. Zobaczcie. O, nie mam tych więcej. Więc tylko te cztery założyłem. Tutaj te dwa pola, a te tutaj na tych dwóch szeklach jest. I jest dobrze, ale tu z tyłu już jest fajnie. No i teraz to już mi to na pewno nie zleci. No szkoda, że dzisiaj już nie pojadę w pole, bo jest dosyć późno. Trochę mi z tym zeszło, to się tak wydaje, że jakaś tam pierdoła, to łatwo, raz, dwa, trzy, pięć i zrobione. Nie, nie, trochę zeszło z tym, ale bronę mam naprawdę już przygotowaną. Nie boję się teraz pojechać w pole, na pewno nie będę miał takiej powtórki z rozrywki, jak to miało miejsce wczoraj. Co się wymęczyłem, jak nie wiem co, ale ten... Ale już teraz będzie dobrze. Pozostało tylko, słuchajcie, o, takie kowadło by mi się przydało. Jak ktoś ma z takiej szyny zrobione czy coś,
to ja chętnie, bo szukałem takiego czegoś, ale nie mogłem znaleźć jak na razie. No i sobie w każdym razie tutaj od sąsiada pożyczyłem, ale tak, mamy pospawane tam z przodu, tutaj te dwa z tyłu, te uszy dospawane tutaj, w razie czego zawsze mogę to zmienić na to, także to jest fajnie, jakby się coś odpukać w niemalowane wydarzyło. Tutaj mam ten łańcuch też zapasowy, na tym potężnym łańcuchu to się trzyma. Moim zdaniem rewelacja. Ja jestem zadowolony, a chyba to jest najważniejsze. Słuchajcie, plan jest jeszcze taki, żeby w następnym odcinku przedstawię wam najlepszy, może nie najlepszy, nie, to byłoby, nie o to mi chodzi, największy ciągnik na świecie. I to nie jest to, co myślicie, ale będzie największy, właściwie to w jednym, największy i najlepszy ciągnik na świecie. To tyle. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentarzach. Wszystkich nowych oglądających zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I działamy, słuchajcie. No, to tyle na dzisiaj, z dzisiejszego dnia pracy. Tak wygląda, widzicie, życie rolnika. Alternator pięknie chodzi, wszystko jak trzeba. Ten element zdaje egzamin. To ta moja samoróbka, świetnie. Następną rzeczą to jest właśnie pompa hamulcowa do wymiany, ale tym się zajmiemy. Przepraszam, tylko nie ta. Ta, bo ta jest walnięta tutaj. Ta nie hamuje, ta hamuje. Tu się widocznie tam simmering musiał pójść, ale tym się zajmiemy. No muszę zorganizować do rozjechania te widełki. Tym się zajmiemy w późniejszym czasie. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!